Witam Państwa serdecznie w czwartek 12 listopada ze studia telewizji Imperium przy ulicy Floriańskiej. Dzisiaj w wiadomościach opowiemy o trójce młodocianych przestępców zatrzymanych przez policję, a także o nowej akcji MZUK-u oraz wczorajszych obchodach Święta Niepodległości w Gliwicach. Tomasz Czoik, zapraszam. W ostatnich dniach gliwiccy policjanci zatrzymali trzech bardzo młodych sprawców przestępstw. Pierwszym z nich jest 16-latek, który 7 listopada włamał się do domu dziecka numer 2 i ukradł konsolę do gier. Kolejnym zatrzymanym jest 15-latek, który 6 listopada na boisku szkolnym dokonał kradzieży saszetki, w której znajdowały się dokumenty oraz telefon. Najstarszym z grupki młodocianych przestępców jest 19-latek, który ukradł telefon znaleziony w jednym z lombardów. W sobotę 14 listopada w kościele pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego odbędzie się koncert z okazji 15. rocznicy utworzenia gliwickiego hospicjum Miłosierdzia Bożego. W programie utwory polskiej muzyki sakralnej w wykonaniu artystów Wojciecha Rożaka oraz ojca Tomasza Jarosza. Koncert rozpocznie się o godzinie 19.30, a po jego zakończeniu będzie można wesprzeć gliwickie hospicjum, wrzucając datki do puszek wolontariuszy. Wstęp wolny. Lat temu Polska po 123 latach zaborów ponownie wróciła na mapy. 11 listopada jak co roku stał się okazją do hucznego świętowania wolności i demokracji, z której dane jest nam dziś korzystać. Miejskie obchody zorganizowane na placu u stóp pomnika Ojca Niepodległości, czyli marszałka Józefa Piłsudskiego, zgromadziły kilkuset mieszkańców Gliwic. Nie zabrakło również formacji wojskowych oraz licznych oficjeli. Dla panów to jest na pewno specyficzna rocznica dzisiaj. Oczywiście, bo to są nie tylko rocznica odzyskania państwowości, ale też w jakimś sensie naszego udziału w tym, żeby po II wojnie światowej Polska znów była Polską. Wspomnieliśmy o II wojnie światowej. Po II wojnie światowej to święto jakby trafiło na indeks, że tak powiem, świąt zakazanych. Nie można go było obchodzić. No teraz na powrót jest taka możliwość. To prawda, że dopiero rok 90, prawda, w Polsce przywrócił świadomość tą historyczną dla całego społeczeństwa, bo przedtem tylko część społeczeństwa, większa część społeczeństwa jednak pamiętała tą rocznicę, prawda, i na ile mogła, to tą pamięć kultywowała. To, że władze myślały inaczej, prawda, i odnosiły się do innych dat, to jest przeszłość. Dzisiaj cieszymy się, że możemy świętować 73. rocznicę. To jest też i rocznica nasza, bo my tutaj to 90-latcy. Co po 97 latach od odzyskania niepodległości ten dzień znaczy dzisiaj? Czy to jest właśnie świętowanie wolności? Czy może coś więcej? No, to jest chyba coś więcej. Dlatego, że ten dzień, tak jak widzimy dzisiaj od samego rana w Warszawie i tu u nas, jednoczy jednak społeczeństwo wokół tej rocznicy. Zdają sobie sprawę, że to jest historia, jakiej nie było w ostatnich setkach lat Polski, prawda? Po 123 latach odzyskania niepodległości. To jest rocznica. Ta duża frekwencja, która rok w rok tutaj to święto przyciąga, to na pewno musi cieszyć. No, to świadczy o tym, że społeczeństwo dba o tą swoją historię, prawda? Obecność tu, obecność w katedrze, pełna katedra ludzi, prawda? To jednak świadczy o tym, że ta rocznica jest tak ważna dla Polski. Niebawem minie 100 lat od pamiętnych wydarzeń 1918 roku, które po 123 latach niewoli pozwoliły Polakom cieszyć się niepodległą ojczyzną. Historia minionego wieku uczy nas,
że los naszej ojczyzny w dużej mierze zależy od globalnej polityki, na którą nie mamy już większego wpływu. Daje nam jednak nadzieję, że nasza ciężka, codzienna praca, dzięki której nasze miasto, region, a także i cały kraj stają się coraz silniejsze, nie idzie na marne. Dzisiaj, kiedy Europa i świat okazują się nie być tak stabilnymi i bezpiecznymi, jak do niedawna sądziliśmy, tym bardziej powinniśmy się troszczyć o niepodległość, którą dzisiaj świętujemy, oraz zabiegać o rozwój, który może pomóc nam ją utrzymać. Skrót, szereg, skrót, tył. Chodź! Kolby! Rozłóż! Na pas! Broń! Do salwy! Honorowej! Trzeba! Ładuj! Salwą! Palmy! Ładuj! Salwą! Wystartowała zabawa Zostań odkrywcą palmiarni. Jest to propozycja dla dzieci w wieku od 4 do 12 lat, którzy odwiedzają obiekt z opiekunami. Najmłodsi zmierzą się z pytaniami, na które odpowiedź znajdą w pawilonach palmiarni. Gliwicka palmiarnia ma propozycję dla najmłodszych gości. Odkryj palmiarnię, zostań odkrywcą palmiarni. Przygotowaliśmy specjalną mapę z pytaniami, których nie będę tutaj zdradzać. W każdym pawilonie znajduje się odpowiedź na jedno zadane pytanie. Trzeba przejść uważnie przez wszystkie pawilony, znaleźć odpowiedź i z wypełnioną mapą wrócić do kasy palmiarni, a tam na najmłodszych czeka drobny upominek. I to wszystko w dzisiejszym wydaniu wiadomości. Telewizję Imperium można oglądać w sieci kablowej Imperium Telekom, a także w internecie. Za chwilę sport i pogoda. Już w niedzielę o 13 w hali przy ulicy Jasnej odbędzie się rekrutacja nowych zawodników do ekipy Gliwice Lions. Najstarsza drużyna futbolu amerykańskiego na Śląsku szuka graczy do sekcji juniorskiej i seniorskiej. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o sam przebieg rekrutacji, będzie ona podzielona na ileś sekcji. Będą sekcje, w danych sekcjach dany opiekun będzie sprawdzać określone predyspozycje fizyczne. Będziemy sprawdzać, czy zawodnicy będą odpowiedni do pozycji bardziej takich siłowych czy bardziej szybkościowych, więc w zależności od predyspozycji danego zawodnika będziemy później go ukierunkowywać na daną pozycję. Kto może przyjść? Tak naprawdę może przyjść każdy, kto chce. Każdy, kto chce, kto jest zdeterminowany, dla którego sport też nie jest nowinką, tak, jeżeli tylko ktoś trenował wcześniej i trening nie jest dla niego czymś totalnie nowym. Zapraszamy, bez względu na to, czy się waży 110 kilo, czy mniej. Są miejsca na boisku, są miejsca w futbolu amerykańskim, które bez względu na to, czy ktoś jest lżejszy, czy jest cięższy, odnajdzie siebie, bo futbol amerykański tak naprawdę to jest kolektyw, tak? Są różne pozycje, jeżeli ktoś jest niski, zwinny, no to znajdzie się jako biegacz, jeżeli ktoś jest, tak jak mówię, postury plus 100, no to też jest potrzebny, bo musi zrobić miejsce dla tego, który będzie przebiegać, zblokować, więc
Jeżeli chodzi o warunki fizyczne, nie ma tutaj ograniczeń. Jeżeli chodzi o warunki bardziej mentalne, jak najbardziej kwestia charakteru i ciągłego dążenia do celu, który określimy sobie na początku okresu przygotowawczego i będziemy go sukcesywnie realizować. Macie osoby w kadrze, które sprawdziły się na poprzednich rekrutacjach i przebojem wdarły się do kadry? Jak najbardziej. Świetnych. Mamy wielu takich zawodników, którzy w zeszłym sezonie na pierwszy rzut oka nie za wiele osób wierzyły w te osoby, ale jeżeli chodzi o tam innych rekrutów, my widzieliśmy w nich żyłkę rywalizacji, postawiliśmy na nich, no i okazało się, że warto było, tak? Okazało się, że wchodząc jako debiutanci w sezon razem z seniorami robili różnicę na boisku, więc futbol amerykański jest na tyle dyscypliną dynamicznie rozwijającą się, że nie ma tutaj takiego problemu, że wchodząc w drużynę na starcie jesteśmy skazani na lata ciężkich treningów, żeby dojść do jakiegoś pułapu sportowego. Jeżeli ktoś naprawdę chce, jest zdeterminowany, ma charakter, przy pomocy naszego sztabu szkoleniowego jest w stanie naprawdę wejść do tego pierwszego składu i to z przebojem. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.